Witam, co nowego? Czym się dziś zajmiemy? Jaśnie, panie. Nasza armia wymaga zwiększenia nakładów na... Wiem, ciągle to słyszę. Ile można? Ktoś jeszcze? Jaśnie, panie, z moich analiz wynika, że może grozić nam recesja. Właśnie, dlatego domagam się rozpatrzenia mojego wniosku o... Pozwoli pan, że dokończę. Otóż może grozić nam, jak już mówiłem, recesja. Dlatego musimy przyjąć jak najszybciej zasady i cele polityki fiskalnej naszego państwa. A to przyjmijmy. A co to ta polityka fiskalna? Recesja? Wygląda na to, że nasza gospodarka wchodzi w fazę recesji. To znaczy, że nasze przedsiębiorstwa w coraz mniejszym stopniu wykorzystują swe moce produkcyjne. Mniej inwestują i rośnie bezrobocie. Musimy działać. Co trzeba robić? Musimy mieć, jak już mówiłem, właściwą politykę fiskalną, dzięki której uporządkujemy wielkość i strukturę wydatków z państwowej kasy, a także określimy, na jakie źródła finansowania wydatków możemy liczyć. Będziemy wiedzieć, jakie są wpływy do państwowego budżetu, czy i kiedy nakładać wyższe lub niższe podatki, kiedy wydawać mniej lub więcej. Wszystkie te działania mają wpływ na gospodarkę. Chodzi o to, by nasza polityka fiskalna sprzyjała stabilnemu wzrostowi gospodarki. To zrozumiałe, a więc zatem, jak sądzę, co radzisz? Jeszcze chwilę. Zwiększone wydatki inwestycyjne przynoszą ożywienie gospodarcze. Obniżenie podatków również pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki, ale nakłady inwestycyjne kosztują, a obniżenie podatków może zmniejszyć wpływy do budżetu. Trzeba też zatem ciąć wydatki państwowe, bo bez tego ta układanka się nie składa. Ministrze, co robimy? Już wiem. Jeśli obniżymy podatki, nasi przedsiębiorcy i obywatele będą mieli więcej pieniędzy, które zaczną inwestować lub wydawać. I wtedy można spodziewać się ożywienia gospodarki. My z kolei musimy ograniczyć wydatki z budżetu państwa, żeby nie zbankrutować. Świetna recepta, znakomicie. Ale zanim zmniejszymy nasze wydatki, wyremontujemy jeszcze królewskie stajnie i ogród zimowy, a poza tym... Jeśli można, wasza wysokość, przypomnieć o palących potrzebach naszej armii. Należałoby... Mój królu, jeśli można... Należy być bardzo ostrożnym. Wydanie teraz pieniędzy na remont stajni czy ogród zimowy byłoby błędem. To przejadanie pieniędzy, których nam przecież brakuje, choćby na inwestycje. Nie możemy przesadzić z takimi wydatkami. Grozi to znacznym powiększeniem naszego zadłużenia. Instrumentów polityki fiskalnej należy używać rozsądnie. Każdy z ministrów ma jakiś pomysł, jak zwiększyć wydatki naszego państwa, ale jakoś niewielu wskazuje, jak zapewnić budżetowi wyższe dochody. No cóż... Muszę wyraźnie zaznaczyć, że jeśli zwiększymy wydatki, to tylko po to, żeby zmniejszyć skutki recesji. Poprzez wydatki na inwestycje spróbujemy złagodzić skutki recesji. Być może będziemy musieli na ten cel zaciągnąć pożyczkę, ale kiedy gospodarka wyjdzie z recesji i rozpocznie się okres dobrej koniunktury, to wzrosną wpływy do budżetu i najpewniej uda nam się spłacić dług. Sądzę, że trzeba będzie przesunąć część wydatków państwa na takie cele, które zwiększą potencjał naszej gospodarki i pomogą w jej ożywieniu. Proponuję, abyś, jaśnie panie, zechciał powierzyć mi misję przygotowania koncepcji działań, które moglibyśmy podjąć, aby zażegnać grożące nam niebezpieczeństwo recesji. Dobrze, zatem do dzieła, ministrze finansów. Żegnam panów i przypominam, że jutro o świcie spotykamy się przed pałacem i idziemy na łowy. Dasz bur! Proszę pamiętać, że nasza armia...